Szczęść Boże, Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Wciąż trwa spór między lekarzami a ministrem zdrowia Bartoszem Arłukowiczem. W wielu regionach Polski osoby, które udały się wczoraj do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, zostały zamknięte drzwi. Z powodu konfliktu resortu zdrowia z członkami Porozumienia Zielonogórskiego część placówek i lekarzy nie podpisała umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2015 rok. W 12 województwach są problemy z dostępem do lekarza pierwszego kontaktu. Największe w województwach lubuskim i opolskim oraz lubelskim, podkarpackim i podlaskim. Tłem do tego sporu stał się pakiet onkologiczny, pakiet kolejkowy. Czyli ta propozycja reformy, którą minister zdrowia zawarł w nowelizacji ustawy. Prezes Porozumienia Zielonogórskiego tłumaczy, skąd całe zamieszanie, i stwierdza, że minister zdrowia manipuluje faktami. Tworzy się atmosferę takiego nacisku i presji, wręcz represji, aby ci, którzy w poczuciu odpowiedzialności za swoich pacjentów zaprotestowali, aby zająć się tymi projektami w sposób szczególny, bo wcześniej nie byli słuchani, żebyśmy opracowali procedurę, jak to w ogóle wprowadzić w życie. W tej chwili jesteśmy za to karani. Ten z kolei całą odpowiedzialność za zerwanie negocjacji zrzuca na Porozumienie Zielonogórskie. Uważam, że muszę być w 100% rzetelny i przekazywać wszystkie informacje. W jednym z regionów w noc sylwestrową władze Porozumienia Zielonogórskiego przyjechały do siedziby NFZ-u i właściwie osobiście pilnowały, aby do podpisywania tych umów, żeby ci, którzy mieli ochotę podpisać te umowy, jeszcze byli przekonywani, żeby tego nie robić. W związku z zaistniałym chaosem oraz dezorientacją pacjentów, za którą odpowiedzialny jest minister zdrowia, premier Ewa Kopacz powinna zająć stanowisko w tej sprawie. Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, podkreśla, że taka sytuacja ma miejsce już od wielu lat. Do końca nie wiem, o co jest ten spór. Niektórzy mówią, że również o to, że na listach lekarzy jest kilka milionów osób, za które fundusz płaci, a których tych osób nie ma w Polsce. Ja czekam, że premier polskiego rządu wyjdzie do Polaków i wytłumaczy, o co tak naprawdę chodzi. Z danych przedstawionych przez ministra wynika, że umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2015 rok podpisało dotychczas 82% lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i 75% przychodni. W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia w życie weszła ustawa o ochronie praw konsumenta. Nowe uregulowania prawne poszerzają zakres praw Polaków decydujących się na zakupy. Zmiany w prawach konsumenta dotyczą zarówno sklepów tradycyjnych, jak i internetowych oraz przedsiębiorców zawierających umowy w inny sposób, na piśmie lub przez telefon. Nowa ustawa między innymi wydłuża z 10 do 14 dni czas, jaki konsument ma na rezygnację z towaru zakupionego poza sklepem bez podania przyczyny. Termin ten liczony będzie dopiero od momentu otrzymania towaru, mówi Roman Jarząbek z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Gdańsku. Ta możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn dotyczy tylko i wyłącznie tych transakcji, które zawierane są na odległość, poza siedzibą przedsiębiorstwa. Są to transakcje kupna-sprzedaży zawierane przez internet, w tak zwanej sprzedaży obnośnej, nie dotyczą sprzedaży w sklepach stacjonarnych. Ustawa wprowadza też regulacje dotyczące tego, kto ma pokrywać koszty wysyłki towaru i odsyłki towaru, jeśli klient odstępuje od umowy. W takiej sytuacji koszty wysyłki pokrywa sprzedawca, natomiast koszty odsyłki pokrywa konsument. Nowa ustawa całkowicie zmienia procedurę reklamacyjną. Zrezygnowano z instytucji niezgodności towaru z umową. Teraz reklamacje będą rozpatrywane w ramach rękojmi lub gwarancji do okresu 2 lat. Zmiany są korzystne dla konsumentów, zauważa Roman Jarząbek. Na pewno jest to lepiej dla konsumentów, dlatego że jego prawa, raz, że zakres tych praw jest bardziej szeroki, drugi, że jego interesy są bardziej chronione, ale oczywiście trudniej będzie przedsiębiorcom, dlatego żeby sprostać wymogom tej ustawy i wymogom tych nowych regulacji, no muszą oni przystosować i swoje systemy, i swój sposób myślenia, no i też z większą starannością jak gdyby działać na rynku.
Nowe przepisy nie obejmują jednak małych przedsiębiorców. Ci w świetle nowych przepisów są traktowani tak samo jak duże sieci handlowe czy koncerny. Blisko 1500 paczek ze świąteczną pomocą trafiło do Polaków mieszkających na Ukrainie oraz na Białorusi. Wszystko za sprawą harcerzy ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, którzy co roku biorą udział w akcji Paczka. O sprawie pisze dzisiejszy Nasz Dziennik. Przez cały rok szykujemy się do tego wydarzenia. Mamy siłę i motywację. Nie boimy się podejmować wyzwań. Już od niemal 20 lat niesiemy Polskę tym, którym ją odebrano. Jesteśmy harcerzami. Jesteśmy patriotami. Sytuacja Polaków mieszkających na wschodzie jest bardzo trudna, zwłaszcza zimą. Wielu naszych rodaków mieszka w odległych, trudno położonych małych wioskach. Są to zazwyczaj osoby samotne, starsze, schorowane oraz rodziny wielodzietne, do których dojedzie się tylko konnymi zaprzęgami czy saniami. W ramach tegorocznej akcji harcerzom udało się dostarczyć pomoc na Ukrainę do Żytomierza, Nowogrodu Wołyńskiego, Szepietówki, Złoczowa, Dowbysza oraz do Grodna i Wołkowysku na Białorusi. W paczkach znalazły się żywność oraz środki czystości. Nie zabrakło również wspólnego dzielenia się opłatkiem, składania sobie życzeń, śpiewania kolęd oraz łez wzruszeń. Dwa duże fragmenty wraku samolotu linii Air Asia odnaleziono w Morzu Jawańskim. Cały czas trwa akcja poszukiwawcza. Katastrofy najprawdopodobniej nikt nie przeżył. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jej przyczyną były złe warunki pogodowe. W pobliżu wyspy Boreno na Morzu Jawajskim odnaleziono dwa duże fragmenty samolotu Air Asia, na którego pokładzie znajdowały się 162 osoby. O godzinie 23:40 wykryliśmy dwa duże obiekty. Użyliśmy dwu- i trójwymiarowych urządzeń do wykrywania obiektów. Pierwszy z nich mierzy 9 metrów i 40 centymetrów na 4 metry i 80 centymetrów. Drugi fragment ma ponad 7 metrów na pół metra. Oba obiekty były blisko siebie. Priorytetem w poszukiwaniach są jednak ludzie. Niestety szanse na odnalezienie żywych są niemal zerowe. Podczas lotu pilot samolotu poprosił o zmianę kursu, by ominąć front burzowy. Zgodę otrzymał jednak nie od razu, bo w pobliżu znajdowały się inne maszyny. Gdy kontrola lotów zaakceptowała zwiększenie wysokości do 34 tysięcy stóp, czyli ponad 10 tysięcy metrów, pilot już nie odpowiedział. Szczątki są teraz wypatrywane z helikopterów przez ekipę ratowniczą. Poszukiwania trwają na powierzchni około 30 mil. Priorytetem jest ewakuacja ocalałych, jeżeli w ogóle są, lub odzyskanie ciał. Znalezienie szczątków lub dużych obiektów może znacznie pomóc Komisji Krajowej Bezpieczeństwa i Transportu. Jednocześnie trwa identyfikacja ciał ofiar, które udało się odnaleźć. Dotąd wyłowiono 30 ciał. Rozpoczęliśmy sekcję zwłok 3 dni temu. Stan fizyczny ciał nie jest dobry. Od pierwszego dnia używamy linii papilarnych do identyfikacji. Teraz jednak nie jestem pewny, czy ta metoda nadal będzie skuteczna. Musimy zacząć wykorzystywać dane stomatologiczne, DNA lub inne możliwości. Szczątki samolotu wykryto we wtorek zaledwie 10 km od miejsca, gdzie utracono z nim kontakt. Akcję ratowniczą wciąż utrudniają złe warunki pogodowe. Zlot gołębi w Krakowie już po raz 60. Krakowski Związek Hodowców Gołębi Rasowych zorganizował ich wystawę. Spośród 800 ptaków przeróżnych ras zostaną wylosowani zwycięzcy. Sędziowie będą starali się znaleźć ptaka najbardziej zbliżonego do wzorca. W krakowskim centrum targowym Chemobudowa na 3 dni pod jeden dach zleciało się około 800 gołębi. Wszystko za sprawą corocznej wystawy gołębi rasowych. W tegorocznej edycji bierze udział 65 hodowców. Organizatorzy podkreślają, że to konkurs tylko dla rasowych gołębi, dlatego nie spotkamy tu dobrze znanych ptaków z krakowskiego rynku, które są typowymi mieszkańcami miasta. To jest 60. wystawa krakowska, która odbywa się co roku. Tak, dzisiaj się odbywa sędziowanie, a od jutra od godziny 8 rano do godziny 14 i tak samo w niedzielę od 8 do 14 będzie wystawa, na którą wszystkich mieszkańców Krakowa w imieniu zarządu zapraszam.
A na czym dokładnie polega sędziowanie gołębi i na co sędziowie zwracają szczególną uwagę przy wyborze najpiękniejszego ptaka, wyjaśnia nam sędzia i hodowca z ponad 30-letnim doświadczeniem gołębiarza. Każda rasa gołębi ma odrębny wzorzec i sędzia się opiera na wzorcu. My oceniamy na podstawie wzorca, który posiada tutaj 15-16 elementów u gołębi, gdzie trzeba sędzia musi ocenić. I do podstawowych elementów należy budowa, postawa i figura. Dalej, no najważniejsze jest w tych elementach, to jest postawa gołębi. Tak samo jak modelka na wybiegu, tak samo i tutaj gołąb musi się wykazywać postawą. Jednym z najbardziej znanych gołębi w Polsce jest srebrniak polski. Ogólnie istnieje ponad 200 ras tych ptaków. Dużą zasługę w ochronie ginących ras odgrywa krakowski klub, który pracuje nad zachowaniem i odbudową tych najrzadszych. O, ras jest ponad 200. Tak, są rasy bardziej popularne. Powstał klub, który pracuje nad odbudową ras ginących. Na dzisiejszych wystawach widzimy listonosza polskiego, koroniarz końcaty, koroniarz tercaty, pasiak szary. W tych gołębi dzisiaj na pewno byśmy nie oglądali, tylko w albumach. Hodowla gołębi to hobby, które wymaga odpowiednich warunków, ale i odpowiedniej troski o ptaki. Tylko piękne i zadbane okazy mają szansę przynieść swojemu właścicielowi upragniony tytuł zwycięzcy. Musi mieć warunki przede wszystkim. No wiadomo, czystość gębniku, środki odkażające, zapobiegające witaminy, no i wyżywienie, które po prostu treściwe w danym okresie. Na jesień inne na lato, inne do mnożenia, inne. To już jest specyfika. Każdy hodowca, który chce chować gołębie, musi się z tym zapoznać i musi to po prostu mieć w głowie na co dzień. Wczoraj cały dzień odbywało się sędziowanie, dziś i jutro otwarta wystawa. Specjalnie z okazji 60. rocznicy konkursu dla zwycięzców zostały przewidziane nagrody finansowe. W czasie wystawy będzie możliwość zakupienia ciekawych materiałów hodowlanych na giełdzie gołębi. A kolejne wydanie informacji dnia tuż po modlitwie Anioł Pański. Zapraszam. Szczęść Boże, Julita Pszyczka. W naszym programie czas na informacje o pogodzie. W Polsce w dalszym ciągu dziś pochmurno i deszczowo. Na wschodzie i południu spodziewane są opady śniegu. Maksymalnie termometry wskażą od 3 stopni Celsjusza na wschodzie oraz w centrum do około 4-5 na zachodzie. Uwaga na silny i porwisty południowo-zachodni wiatr. Na Bałtyku sztorm. Ciśnienie wyniesie około 1011 hektopaskali i będzie się wahać. A teraz prognoza pogody dla regionów. Zapraszam.